Siemanko, w oczekiwaniu na Burgera Drwala postanowiliśmy sprawdzić ofertę Kury Warzyw, jeżeli chodzi właśnie o kebaby sezonowe, bo wczoraj weszły dwa do ich oferty. Pierwszy z nich został stworzony przez zdobywcę gwiazdki Michelin Artura Skotarczyka i on właśnie dostał za restaurację Muga. Już rok temu mogliście skosztować jego kebaba. On się nazywa Kurlewna czwarta śnieżka bodajże i w tym roku on został troszeczkę podszlifowany. Została tam dodana, z tego co wiem, wędzona śliwka. I mamy jeszcze drugiego kebaba, który został stworzony przez kucharza. Twórca internetowy, który zajmuje się szeroko pojętymi kulinariami. Można u niego na profilu spotkać naprawdę dużo różnych fajnych przepisów i on też właśnie swoją kompozycję stworzył. Lecimy do środka i tam sprawdzimy, czym się charakteryzują obie pozycje. Jak tam, wróbel, Kurę Warzyw lubisz? No, lubię, chociaż dawno nie byłem, no. Chyba z rok już nie jadłem. Ja to samo, ja generalnie czasami zamawiam sobie, ale no charakterystyczne dla tego miejsca jest to, że to jest właśnie kebab gemüse, taki, wiesz, berliński, przynajmniej ma taki naśladować. W ogóle jak czytałem kiedyś, to chyba w jakimś wywiadzie albo gdzieś czytałem, że oni sprowadzają w ogóle bułki z Niemiec. Chcą odwzorować tę właśnie berlińską jakość kebabową. I właśnie to mi się zawsze kojarzy, że tutaj dużo jest tych różnych składników dobrze mocno dopracowanych. Ale ja mam jeden, jeżeli chodzi o ten kebab, jedno takie ale. Mi to smakuje w bułce dużo bardziej niż w lawaszu. No tak. Też tak masz? Tak, no kilka razy wziąłem lawasz, później no. zaczęliśmy brać bułkę, to jakoś nieporównywalna. No nie wiem, dla mnie po prostu lepiej to się je, fajna jest ta bułka przede wszystkim. No ale tak, my przyszliśmy sprawdzić tutaj ofertę właśnie tą sezonową. Pierwsza to jest bułka Kurlewna czwarta śnieżka by Artur Skotarczyk, druga tak samo się nazywa, tylko by kucharz. I tak mamy mięso z kury, czatnej z wędzonych śliwek, dżem z białej cebuli, śnieg truflowy, czerwona kapusta z prażonymi orzechami, świeże warzywa i zioła, sos do wyboru. Wiesz co jest najlepsze? Nie ma napisanych marynowanych pędów sosny, tutaj na aplikacji przynajmniej, a na obrazku są. Widać. No, a na pewno w nim są, bo ona jest po prostu zbustowany ten sprzed roku, a tam były te pędy sosny, no a to jest ważny składnik, no bo jednak bardzo, bardzo wyraziste. I tak, 43 zł za samego kebaba, więc no to jest dużo, nie oszukujmy się. No ale to jest dużo składników, dużo dopracowane i tak dalej, ale mimo wszystko jak na kebab to jest horrendalnie duże pieniądze. No dobra, a co tutaj kucharz przygotował? Czatnej z żurawiny, dżem z czerwonej cebuli, nakoli, czerwona cebula z prażonymi orzechami, śnieg truflowy, o i marynowane pędy sosny są tutaj wymienione już. A tutaj na obrazku ich nie widzę. Może pomylili obrazki. Ej, nie ma tutaj na obrazku, zobacz. Jak ktoś znajdzie, to dajcie nam znać w komentarzu, ale no tutaj ewidentnie nie wiem. No w ogóle jak czekamy na tego kebaba, no to jest idealny moment, żeby zasubskrybować ten kanał, no i dać lajka pod filmikiem. A my lecimy dalej. A w ogóle ja zawsze zamawiam Kurę Warzyw przez apkę i odbieram to po prostu, bo jest 15% taniej. Też tak robisz? No kurczę, no 4 dychy to jest dużo za kebaba, a to chociaż tam parę złotych taniej, nie? 6 złotych ty, 6 złotych jakby nie patrzył na 4 dychach. Kurę Warzyw to mieliśmy już tyle razy nagrać, ale nigdy nie było czasu, bo jest dużo tych pozycji tutaj, bo oni nie robią takich, że mieszany, czy tam po prostu tutaj mają swoje autorskie pozycje, które musisz wybrać taką, która jest po prostu w menu. I no i chcieliśmy po prostu wszystkie przetestować, ale to by ze dwa goryle się były potrzebne do tego, żeby każdą móc przetestować, bo naprawdę taką jedną się najesz tutaj generalnie. Moja ulubiona jest zbaraniały, to wam zespoiluję, ale nagramy taki filmik z całości, nie? I jeszcze ciekawa anegdotka, że kiedyś byliśmy na Złotej. A, tak, no, tak. To nie smakowało tak. Nie, raz byliśmy na Złotej i raz w tej budce na Rydygiera, to jest generalnie na Żoliborzu. I tam jadłem te z pędami sosny, pamiętasz rok temu, czy to było na początku tego roku, w lutym, w każdym razie w poprzednim sezonie zimowym. I nie smakowało ani tam, a no, na Złotej było po prostu gorzej, ale tam na Żoliborzu mi w ogóle. Najlepiej mi smakuje zawsze tutaj na Dąbrowskiego, na Mokotowie. W tym jednym zestawie Stokarczyka jest lemoniada, jakaś przez niego skomponowana i do frytek jest sos dyniowy, a przez kucharza jest sos barbecue cola czy coś takiego i do frytek sos i jest grzaniec 0%, ale co jest najlepsze? Zimny grzaniec. A no do lodówki rzeczywiście. Ej, mam posmak grzańca po prostu. Widzieliście kiedyś zimnego grzańca? Ogólnie zawsze mi się kojarzy tutaj Kura Warzyw z jakością. Z powtarzalną jakością, nie? Ja pamiętam, jak pierwszy raz zjadłem, to mi urzekły te grillowane warzywa, co były w tej bułce. Bo tam można albo te takie świeże warzywa, albo grillowane, to ja brałem to z grillowanymi i naprawdę super to było, pamiętam. Tylko no później, jak już doszedłem do zbaraniałego, to zostałem przy zbaraniałym, bo mi najbardziej smakuje. Kiedyś, pierwotnie, podobno brali mięso z piripiri. Na samym początku. Tak, i podobno jeszcze rok temu się tam zastanawiali ludzie, czy to z piripiri i tak dalej, ale oni twardo mówili, nie, to już jest nasze mięso i tak dalej, i ono inaczej smakuje. Myślę, Artur Skotarczyk tutaj, a tutaj mamy kucharza, no i pędys w obu. To zapomnieli na zdjęciu po prostu. No i potwierdziło się, grzaniec jest zimny. Zaczynamy od frytek, nie? Bo to fryteczki to one trzeba jak najszybciej. Jedne tutaj mamy właśnie sos na bazie coli, to jest chyba barbecue, taka cola. I to jest kucharza. Lecimy. A, przyjemna fryteczka. Plusik dosolona, dosolona. To jest taka frytka, której ja nie muszę dosalać. Czekaj, spróbuję sobie bez sosu jeszcze. Fajna frytka. Sama w sobie jest fajna. Ej, mega dobra frytka. W środku mega kremowe. Naprawdę super frytki. No, w tych burgerowych, jakbyśmy w 16 byliśmy knajpach topowych, to w top 3 frytek spokojnie by się znalazło. Fajna jest ta posypka, taka lekko ziołowa, ale strasznie wodnisty sos. Taki bardzo wodnisty, ale smaczne. To jest dużo mniej, bardziej wodniste niż ketchup, nie? Dużo, dużo mniej gęste. To wygląda mi jak krem, zupa krem, jakieś soczewice czy coś takiego, nie? O, i ten jest gęstszy. Patrz, ten zostaje na frytce, a tam do tak obcieka, nie? Ja bym wybrał ten, barbecue. 1-0 dla kucharza, no, co mam powiedzieć. No chyba, że masz inne zdanie. Dla mnie no, ten jest ciekawy, taki tak? Inny, nie połączył wcześniej frytek z czymś takim. Bo to jest dyniowe, nie? No to jest w miarę taki powtarzalny smak, tak. Gdzieś ale ja go wolę, tak? Wolę taki, bo to jest klasyka. Tutaj dobrze czuć tą dynię, aż to jest mega plus. Ale mimo wszystko bym wybrał ten, a ty ten. No to remis, remis. Tu miętę widzę jeszcze, lodowa sałata, pomidorki, cebula, śnieg truflowy, modra kapusta. Mamy tutaj prażone orzeszki, no i ten chutney, to jest chutney żurawinowy. No co, jedziemy. No i ta cebula, nie? Ona z kolą tutaj po prostu jest. Powiem tak, Kura Warzyw ma tego plusa, że oni mają fajne to mięso kurczakowe. Jest fajnie doprawione. Mega wyrazisty, bardzo ziołowy. Czyli w ogóle taką jakoś troszeczkę orientalną nutę tutaj, ale czuć dużo słodkich elementów właśnie od tego chutney, nie? Tutaj tego żurawinowego i czuć, że to żurawina. Naprawdę intensywne smaki. I orzeszki się przebijają, no bo też orzeszki chyba prażone one były. Ciekawy, taki mocno słodki, taki aż syropowaty, taki słodycz taka, ale lekko właśnie też taka kwaskowata jest z tego pędu. Naprawdę bardzo fajny pęd. Mniej wyczuwalną rzeczą, która tutaj jest, to jest ten pył truflowy. Kompletnie nie czuć tej trufli tutaj, ale ogólnie cała kompozycja bardzo spoko. Ta cebula tutaj bardzo mało smaku ma, w ogóle praktycznie żadnego. Jakbym miał zasłonięte oczy, nie powiedział, co to jest. Ale tutaj ta część jest mega dobra, tutaj gdzie jest ten kurczak, on się właśnie łączy razem z tym chutneyem. I tutaj mamy sos chyba średnio ostry, wzięliśmy to pewnie jalapeno nam dali. Ale powiem ci, że ja zawsze to biorę tak i tak to jem. No bo chyba tak się powinno jeść. Bo tak się powinno jeść, a ja widelcem już sobie dojadam na samym końcu, więc patrzcie i się uczcie. Ta bułeczka tutaj robi robotę, lecz fajna, przygrillowana. To jest naprawdę spoko. Na tyle dobry jest ten kebab, a pierwszy raz mi taki smakuje, bo w sumie nie jadałem takich, z jakimś takim słodkim elementem mocno, tak jak tutaj ten chutney. No to jest tak, akurat taka pozycja, że jak tak, wiesz, ja raz na jakiś czas jestem w tej Kurze Warzyw, to mógłbym go wziąć w sezonie kolejny raz, myślę, przy następnej okazji. Zamiast tego zbaraniałego, to jest smaczne. Bardziej mi na przykład smakuje niż Kura Klasyk. Poczułem wszystko, i tego pęda bambusa i tak dalej. I tego chutneya razem w jednym kawałku z mięsem. Mega fajny tutaj posmak. Naprawdę bardzo dobry kebabik. Jestem tylko ciekaw, czy w ogóle cokolwiek wyczuję jakąś różnicę między tym drugim. Dobra, Bruel, oceniaj tamtego, a od ciebie widelcem spróbuję później, czy jakaś ta różnica jest między tymi czatnejami, nie? Ja rok temu chyba nie jadłem Kurlewny czwartej, a rok temu też była czwarta, nie była trzecia? Rok temu trzecia. Te fryczki naprawdę bez sosów są najlepsze tak naprawdę. No, ale one są mocno mięsiste, czujesz ziemniaka naprawdę fajnego, kremowego, no super to jest. No, chrupie. No dobra. Bierzmy się za tego wariata. Nie jadłeś wtedy tych pędów, nie? No chyba nie. Znaczy, pewnie dałeś mi spróbować. Okej. Okay. No, czuję się jakbym był przy choince, jakbym ubierał choinkę. Prezenty będą? Mhm. I tu jest ważna informacja, mięso z udek kurczaka. Mhm. No to krótkie. Komponuje się super, pasuje do siebie. Dobrze, że wybraliśmy ten średnio ostry, bo to daje jeszcze tego smyczka na języczku lekkiego. Miałem wysokie oczekiwania i Kura sprostała tym oczekiwaniom. A ja nie miałem wysokich. A ja powiem wam, że w ogóle nie miałem wysokich oczekiwań po tym, jak jadłem wtedy na tym Żoliborzu, bo tam mi nie smakowało. No po prostu coś nie poszło tam w produkcji tamtego kebaba i nie miałem w ogóle oczekiwań, a naprawdę jest bardzo dobre. I powiem wam tak, jestem ciekaw, jakby zrobili taką wersję jak tutaj, zamiast tych świeżych warzyw dali grillowane na całości. Wiesz, byłoby bardziej tak zimowo, że tak powiem, nie? I mogłoby być też fajnie, ale naprawdę kompozycja super. Tutaj mamy to, że są te świeże, to odświeża wszystko, nie? No bo jednak czarni i tak dalej, i ta cebula, to są takie dosyć cięższe tematy, nie? A tutaj naprawdę spoko. Kiedy powiem tak, ja autentycznie i to bez żadnego tutaj żartowania mógłbym go zjeść następnym razem zamiast z klasycznej oferty, bo jest na tyle dobry i moim zdaniem jest lepszy niż te Modro Moja, ten Kura Klasyk. Z baraniałem bym polemizował, ale no naprawdę jest bardzo dobry. Ja chyba najczęściej orzesz kurę brałem i bym się zastanawiał, czy następnym razem, czy nie wziąć tego, bo naprawdę jest spoko. Tylko spróbuję sobie tak, żeby zobaczyć, jak smakuje ten chutney, nie? Ale w ogóle nie czuć tutaj truplowego smaku. To jest jedyny błąd, który ten... Na jednym miało być trupla, nie, na obu. To jest ten śnieg, to. Tutaj. A ja, widzisz to? Ale ja mówiłem, że u mnie to samo nie czuć. To jest śnieg truplomy. Kompletnie go nie czuć, ale jakaś tam ciekawostka. Ciekawe. Ale wiesz co? Chyba bym ten czatnik mi chyba tutaj spakuje kucharza, bo jest kwaśniejszy. Czatnik jest ten ciemny. Tutaj. A to jest to jalapeno. A tutaj masz śliwkowy, śliwka jest cięższa i tak dalej. A żurawina i tak mega słodka. A żurawina jest kwaskowata też, oprócz słodyczy. A spróbuj sobie. No a tutaj z kurczakiem, jakim kawałem. No. O. Ojej, czuć wino. Mega dobrze to. A to mi się wydaje, że ten troszeczkę przez to, że to kwaskować już. Wiesz co chodzi? No być może. Oba są... Ja myślałem, że one będą identyczne, a wychodzi na to, że no te posmaki końcowe tych sosów, no to trochę zmieniają. Nie jest tak intensywnie. No, dokładnie czuję winko, no, w tym sosie. Dobrze, wiedziałeś co wybrać. A to czekaj. Ty wziąłeś Skotarczyka. Masz lemoniadę. Lemoniada była do niego, proszę bardzo. Co? Było do kucharza. Kucharz się zna na rzeczy. Zrobił tutaj winkowy czatny z żurawiny. No to i grzaniec. To wróbel. Trudno, no. No dawaj, aż spróbuj tego winka. Nie no, żartuję, masz. Ja wezmę tu lemoniadę. Lubię lemoniadę. Ale powiem wam tak. Ogólnie między nimi nie ma jakoś mega dużej różnicy. Tak jak, no nie ugryzłem całego tak w szerokości, tak jak wróbel. Ale tak naprawdę jest ten czatni i ta cebula tutaj, bo tutaj jest po prostu jeszcze w coli i tak dalej. Jakoś tego nie czuć akurat było, bo moim zdaniem tutaj ten smak gdzieś tam zginął, ale wcale to nie przeszkadza, bo cała masa innych jest tutaj gam smakowych. No i moim zdaniem ja bym chyba ten bardziej, przez tą lekką kwaskowatość jeszcze żurawiny, ale naprawdę oba mega fajne, naprawdę no, do polecenia. No ale cały czas cena, cały czas cena, no boli. Z tej strony bym wolał zjeść chyba coś takiego niż burgera jakiegoś tutaj za koniec. No nie ma tu już burgera obok. Nie no, ale burger jest tańszy od nich, no. No, z frytkami za 6,6 było. A tu doszedł dyk. Nie wiem, powiem tak, jest dobry i tyle, ale jest drogi. No i tyle. Raz na jakiś czas można. Dokładnie. Lemoniadka. No, próbuj picia. Ojej. Taka mocno cynamonowa i goździkowa. No to jest tak aż intensywnie żrące. Ja nie lubię, bo mnie aż tutaj w gardle piecze. Wiesz o co chodzi? No to spróbuj to. Spróbuj może winko ci bardziej podejść. Nie, lemoniada mi nie podeszła. Znaczy, ale to ja po prostu takich nie lubię totalnie. Weź powąchaj, to smakuje trochę taki jakiś lek. Taki syrop. W grzańcu mamy mieszankę bezalkoholową, ale z mocną nutą zimowych składników. Soczyste śliwki, pomarańcze, gwiazdki anyżu, imbir i odrobina miodu. A ja szukam, gdzie tutaj jest napisane o tym lemoniadu. Nie ma napisane, że niedługo napiszę, co jest u tego drugiego. Na razie jest post tylko o kucharzu. No. Ale jeszcze jedna rzecz. Oni mają też swoje kompozycje, nie? Dla mnie troszeczkę to, że nie mogę wziąć zbaraniałego w kompozycji innej, wiesz co chodzi? Mogę tylko w sensie mięso, z barana i byka. Mogę go wziąć tylko i wyłącznie właśnie w tamtym. No i dobrze, chcesz zbaraniałego, bierz zbaraniałego. Wiesz, że mają taką kompozycję, ale nawet między tymi kompozycjami nie możesz zmienić mięsa. Wiesz, co ale to już by nie była kompozycja, no nie tak. Kucharza czy pana... A nie mówię o tym, mówię o innych kompozycjach standardowych, tutaj nawet. Nie można. Tutaj trzeba z kurczakiem. No ale możesz dobrać sobie pewnie jakieś rzeczy. Do na przykład zbaraniałego możesz sobie coś dodać. Nie no, czuć. Powiem tak. To trochę czuć, jakbyś pił właśnie grzańca, ale dolał jakiś sok do tego. Sok z grzańcem, nie? No. Bardziej w zapachu przypomina grzańca. Tak, ale w smaku też jest, ale on jest jeszcze z jakimś sokiem. Z tych tutaj grzaniec lepszy. Ale słuchajcie, grzaniec na zimno, come on.